Pijani kierowcy od dziś będą mieli konfiskowane samochody. W życie wchodzi przepis mówiący o zaostrzeniu kar za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu czy narkotyków. I już na starcie budzi kontrowersję. Paweł Jędrusik. Co do konieczności karania pijanych kierowców, wątpliwości nie ma nikt. Również co do tego, że powinny to być kary surowe. Ale nie dla wszystkich konfiskata samochodu wydaje się być odpowiednią. I to nie ze względu na jej dotkliwość dla kierowcy. No nie wiem, czy to dobry pomysł. Chyba mało skuteczny, nie? Dlaczego? No dlaczego? No nie za bardzo bym była. Kary powinny być surowe, powinny być kontrole, bo wielu się ma zabrane prawo jazdy, a jeździ, nie ma nad tym kontroli. Czy w sądzie są jacyś recydywiści, małe te kary, ale zabieranie, no samochód, no dobrze, jak samego tego kierowcy, a jak rodzina? To jest troszeczkę pomysł poroniony. Bo to cierpi rodzina. No, panu zabierą samochód, ale żona ma przykładowo prawo jazdy i gdzieś będzie jeździć. No jak to? No jest to sprawiedliwe? Choć oczywiście są też głosy zdecydowanie za. Dobrze robią. Dobrze robią. Bo to jest okropnie, co się dzieje, nie? Według nowych przepisów kierowcy, którzy będą mieli powyżej 1,5 promila, stracą swój samochód. Stracą go również ci, którzy spowodują wypadek i będą mieli powyżej 1 promila. Rzeczywistość jest jednak taka, że najwięcej wypadków i kolizji powodują osoby z mniejszym stężeniem alkoholu. Jakby ten próg jest obniżony, bo tu już mówimy o stężeniu wysokości 1 promila, tak więc to ten stan trzeźwości jakby nie było, ale jest niższy. Jednakże też pamiętajmy, a tu głównie przyczyny, główne zdarzenia drogowe z udziałem nietrzeźwych kierujących, to jednak wtedy, kiedy ci kierują nie są aż tak bardzo pijani. W sens przepisu wątpią też niektórzy eksperci, bo nie wiadomo, czy taka kara odstraszy potencjalnych pijanych kierowców. Nie, to nie jest możliwe, żeby przepisami wyeliminować pijanych kierowców z ulic. Tutaj jest potrzebne radykalne cięcie w postaci zmian w szkolnictwie, zmian w nastawieniu do pewnej kultury użytkowania dróg publicznych. Tylko na efekty takich zmian po prostu trzeba będzie poczekać. I to lata.